chcę wam opowiedzieć o tym, jak się to wydarzyło w moim życiu, na jakim byłem etapie, w jakiej fazie życia. Myślę, w takiej fazie jak wielu z was. Było to około 30 lat temu, także jakiś czas już przeszedłem z Jezusem. Dostałem też prezentów bez liku, ale musimy się wrócić, wystartować. Pochodzę z rodziny, gdzie mój ojciec był alkoholikiem. To tak, na starcie. Matka, dzięki Bogu, nie piła. Próbowała nas wychować. Tak, no, w porządku. Więc zastępowała i ojca, i matkę równocześnie. I wiecie, w życiu, gdy się wychowywałem, nie zaznałem nigdy miłości ojcowskiej, nie wiedziałem, co to ojciec. I pewno byłem jakoś tam poszkodowany, czy w dalszym życiu jakoś tam się to odbiło na mnie. Ale nie posmakowałem ojca, wręcz przeciwnie. I nie wiem, czy to zatwardziło mnie, czy w jakiś sposób, ale takie miałem marzenia, że gdy założę rodzinę swoją własną, to nie będę tak prowadził domu, jak to, co widziałem. A nie będę wam mówił, co się dzieje w takim domu. To chyba większość z was dobrze wie, że są łzy, że jest nieszczęście, że koledzy cię wyśmiewają, bo tato idzie codziennie pijany z pracy. Także to jest, wiecie, w tych czasach, gdy ja żyłem, może dzisiaj już to troszkę się zdewaluowało, ale w tych czasach, kiedy ja żyłem, to było przykre. To nie było dobre. I tak sobie marzyłem, żeby jak najszybciej opuścić ten dom, jak najszybciej się usamodzielnić, a jak kiedyś założę rodzinę, to nigdy tak nie będzie. Jak się strasznie pomyliłem, wiecie? Usamodzieliłem się szybko, skończyłem szkołę. Wybrałem zawód budowlany. Rano w budzie, wieczór w lany, nie? I tak, wiecie, nie chciałem pić nigdy. Jakoś mi nie smakowało mi i jakoś, no ale wiecie, co chwilę były możliwości, bo to pracowałem w takim zawodzie, gdzie specjalnie nie było kontroli. I tak powoli. Ale zawsze myślałem, że panuję nad tym. Aż wiecie, przyszedł moment. I to były 3 ostatnie lata przed moim nawróceniem. Przed tym, gdy oddałem życie Jezusowi. Do tego momentu zawsze jeszcze myślałem, że panuję. Założyłem rodzinę, mieliśmy córkę, mieszkanie. Jakoś się nam powodziło. Ale wiecie, zacząłem pić. Może z początku do towarzystwa. Fajnie to było. Przyjemne, ale coraz więcej i coraz więcej. Jakoś zacząłem to wymykać spod kontroli. Ja myślałem, że kontroluję życie, że to mnie nie przemoże, że nie będzie tak jak w moim domu. Pod jednym względem nie było tak, ale no, nie kłóciłem się. Przyszedłem pijany, to spałem. Żona musiała mnie potrzepać mną, żeby się tam coś dogadać, bo to była moja taktyka. Byłem na tyle pijany, że przyszedłem i zasypiałem. Rano szybko szedłem do pracy, bo uciekałem z domu, nie? Ale no, nie było aż tak źle. Myślę, że i niektórzy ze sąsiadów nawet nie wiedzieli, że zaczynam mieć kłopoty z alkoholem. I moi drodzy, ostatnie 3 lata. To jest szczególnie, ja chciałbym tutaj coś powiedzieć na ten temat. Jako że chciałem, żeby w domu było dobrze, żeby były środki, żeby było jako tako. I tak sobie, wiecie, wykombinowałem. Tak sobie kombinowałem, że uznałem, żeby mieć w domu pieniądze, a żeby na alkohol nie wydawać, załatwiłem sobie robotę na browarze. Wyobrażacie sobie, co to jest za decyzja, nie? Tak kombinowałem, aż wykombinowałem to najgorsze, co mogłem. Pewnie nieświadomy tego, co mnie czeka. Nieświadomy tego, co mnie czeka. I wiecie, nie byłem człowiekiem wierzącym. Wychowywano mnie tam w jakiejś religii,
ale nie uważałem się za człowieka wierzącego. A jednak powoli stawałem się człowiekiem, który wykonuje rozkazy. Który wykonuje coś, czego byłem nieświadomy. Bo to, że nie wierzysz w Boga, to jest jedno. A to, że zaczynasz żyć według tego drugiego króla, według tego drugiego i zaczynasz wykonywać to, co on chce w twoim życiu, to jest druga rzecz. I zacząłem pić. Moi drodzy, no w pracy wiadomo, wiaderko. Tam 20 piw wchodziło do tego i to była taka dawka, gdzieś to trzeba było wypić przez 3 lata. Moi koledzy, moi znajomi okropnie mi zazdrościli. Ty to masz dobrze. Ty idziesz do pracy, my musimy kombinować, prawda? My musimy kombinować, musimy tam to i tam to zrobić, a ty idziesz i na ciebie czeka kufelek. Moi drodzy, tak czekał kufelek, że wkrótce żona już nie mogła wytrzymać z takim gościem, który był wiecznie podpity, który wiecznie był otumaniony. Byliśmy blisko rozwodu, mieliśmy córkę jedną. Moi drodzy, to była cena, którą by trzeba było zapłacić za ten kufelek. Gdyby nie Jezus, to ja bym zapłacił tę cenę straszliwą. Za ten dobrobyt rzekomy, za to, co na mnie czekało. Ale po kolei. Żona próbowała, prosiła, błagała. Różne te fazy były. Nic nie pomagało. Ja po prostu dalej piłem. Nawet wolne soboty były wtedy, to musiałem do pracy jechać. Wiadomo po co. I tak jak wam mówiłem, że myślałem, że ja jestem panem swojego życia, że ja się potrafię kontrolować. I kiedyś zaprosiła mnie żona już po którymś razie do poradni antyalkoholowej. I wiecie, to był ważny, mimo wszystko to była ważna wizyta. Bo wtedy po raz pierwszy w życiu uświadomiłem sobie, że jestem zniewolony. To jest pierwszy krok. Jeżeli patrzysz na swoje życie i widzisz, że nie masz go pod kontrolą, że ktoś inny kontroluje twoje życie. Ja to tak lajtowo podchodziłem do tej wizyty. Co myślę, no coś mi tam zawadzi, żona będzie szczęśliwa, jakoś to wytrzymie tam, nie? No co on mi tam pół godziny i po zawodach, nie? Ale i tak rzeczywiście tak było. Ale zacząłem myśleć, całe szczęście, że zacząłem myśleć. I ten właśnie psycholog, czy jak go tam zwać, ten lekarz uświadomił mi, że mam problem. Ja nie zdawałem sobie sprawy, tak mówię, myślałem, że wszystko w porządku, że nad wszystkim panuje. Natomiast wtedy, po jakimś czasie, po wyjściu z tej poradni, uświadomiłem sobie, że ja muszę wypić, że nie ma szans. Próbowałem, no ale to wytrzymałem 15, pół godziny. To było wszystko, na co mnie było stać. I zrozumiałem, że mam problem. Że ja, król swojego życia, zaczynam mieć problem. Że coś zaczyna panować nade mną. Pierwszy krok, gdy zaczyna cię w życiu coś, w twoim życiu zaczyna się coś nie podobać, że ono zaczyna iść innym torem niż myślałeś. No, moi drodzy, czas biegł. Piłem cały czas. I wiecie, wydarzyło się coś. Pewno finał by był straszny, gdyby nie pewne wydarzenie. Moja żona w jakimś akcie desperacji zaczęła szukać Boga, zaczęła szukać Jezusa i trafiła na podobną, możemy tak nazwać, ewangelizację, czy miejsce, gdzie się zwiastowało Boże Słowo. Tam pojednała się z Bogiem, czy odnowiła swoją relację. Ona w przeciwieństwie do mnie
Ona tu jest, ona to wszystko słyszy. Ona w przeciwieństwie do mnie była osobą wierzącą, religijną. To nie to, co ja. I zaczęła mi mówić, ona usłyszała o Jezusie, o tym, że Jezus żyje, że może pomóc, może zmienić, może wyzwolić. I zaczęła mi opowiadać o tym. Wiecie, no ja byłem przeszczęśliwy, że no żona tutaj, prawda, w coś uwierzyła, że jakby ten mój problem zostaje tam zamaskowany, jest dobrze. Dalej pracowałem na browarze i tak sobie myślałem, no nic mnie zacznie, mnie to nie wadzi, mnie to nie szkodzi, ale widziałem zmianę w jej życiu. Widziałem w jej życiu zmianę. I to było coś, co mnie znowu zaczęło. Już był pierwszy ten element, gdy zorientowałem się, że jestem zniewolony. Drugi, gdy widziałem zmianę w żonie i coś mi to nie pasowało. Kto ją zmienił? Co się stało? Co za moc? Czy istnieje jakaś moc, która może zmienić człowieka? I zacząłem mówić o Jezusie. No tak, no, też to podchodziłem tak nijak do tego. Ale wiecie, pewne wydarzenie stało się tak, że no już ten, coraz więcej tego alkoholu było w życiu i miałem takie porządne manewry trzydniowe. Wiecie, o czym mówię. Niektórzy z was. I to był takie przesilenie. I żona mówi, wiesz co, musisz iść ze mną. Wiecie, no ja czułem, że źle zrobiłem. Czułem się fatalnie. No i myślę, no jakoś mu dobrucham. Mówi, pójdziemy w czwartek na nabożeństwo, takie, gdzie ludzie też opowiadają o Jezusie. No i serdecznie mnie zapraszała na to. Więc myślę, no dobra, pójdę. Będę miał spokój, jakoś tam to załagodzimy, te manewry. Tak sobie myślę, pół godziny, jak to tak słyszałem, nie? Przez tydzień, ile tam może być w tym kościele? Pół godziny, jakoś wytrzymam, nie? Co to pół godziny, co to jest? Ciężkie zdziwienie mnie czekało. Przyszedłem na nabożeństwo. To coś takiego podobnego. Podobna sala, jak tylko były takie dwa filary, gdzieś tam za jednym się schowałem. I wiecie, usłyszałem pierwszy raz w życiu wiadomość o Jezusie. Że On żyje, że On może wyzwolić, że On może stać się królem życia, panem życia. Że życie z Nim jest zupełnie inne. I zacząłem słuchać też takich świadectw, które i wy słuchacie. Przeżyć ludzi, którzy doświadczyli miłości Jezusa. I gdzieś tam schowany za tym filarem, wiecie, no zaczęły jakoś, zaczął mnie ugniatać wewnętrznie. Zaczęło mi być ciepło, zimno, radośnie, smutno. Pół godziny mija, a tu nie koniec. Spotkanie przeciągło się na 2 godziny. Byłem naprawdę, siedziałem na tureckim kazaniu. No nie mogłem się już doczekać, żeby się to skończyło. Po nabożeństwie pierwszy mój komentarz to, żono, gdzieś ty mnie tu przyprowadziła, ja tu więcej nie przyjdę. Ale wiecie, to było coś, co wypływało z moich ust. Natomiast gdzieś w głębi serca rodziła się już ta nadzieja, że ja bym też tak chciał. Że ja bym też tak chciał być wolny. Chciałbym mieć normalne życie, piękne, nie takie, jakie miałem. I wiecie, no jakoś pierwsze spotkanie, ale no nie trzeba było długo czekać. Znowu coś tam nabroiłem, więc dałem się zaprosić, ale to już tak chytrze. Ja już tam sam tam chciałem iść, ale głupio mi było się przyznać. No to dałem się żonie zaprosić też na nabożeństwo. Na coś podobnego tak tutaj. No nie trwało długo chyba. 3 takie wizyty uświadomiły mi, że czas podjąć decyzję. I gdzieś tam za tego filara, siadałem za tym filarem zawsze, schowany, żeby broń Boże mnie ten kaznodzieja nie widział. Także pozdrawiam tych z tyłu tam, szczególnie tam z tych schowanych dobrze. I wiecie, dosięgło mnie Słowo Boże o tym, że Jezus mnie kocha. Że Ojciec tak umiłował mnie, że posłał swego Syna. To było coś, co było potrzebne do mnie. Ja nigdy miłości Ojca nie doznałem. Dowiedziałem się, że ktoś mnie miłuje. Wiecie, to alkohol to był problem.
Ale większy problem było całe moje życie. To był większy problem. Wiecie, ten alkohol to był taka wykładnia, taka, to było coś, taki finał. Ale potrzebna była zmiana całego mojego życia, myślenia, że ktoś mnie kocha, że jest ktoś, kto patrzy z góry na mnie. I wiecie, Duch Święty uświadomił mi mój grzech, że moje życie nie tylko alkohol, ale i wiele innych rzeczy, taki jakby film przeleciał przed oczyma moimi i strasznie źle się z tym poczułem. Ja wam teraz chwilę powiem o tym, o uczuciach. Ale nie chciałbym, żeby was diabeł zmylił. Różnie to bywa z uczuciami. U jednego tak, u drugiego tak. U mnie akurat tak to wyszło, ale ważniejsze jest to ziarenko wiary, które tam istnieje. I wiecie, to uczucie, nagle ten strach. Co teraz? Jestem winny, jestem grzeszny. Jest mi niewygodnie, nie wiem, jak to zmienić. I taki strach towarzyszyło mi jakimś takim oddalamy. Czułem wewnętrznie, jak oddalam się od ciepła, od światła. I lecę w taką straszliwą przepaść. I wiecie, w tym momencie pierwszy raz usłyszałem głos Boży. Wyraźnie w moim sercu. Posłałem Jezusa za twój grzech. Musisz uwierzyć w to, że On zginął za ciebie. I w tym momencie, gdzie z głębin mego serca, wołałem tak, teraz wierzę, że Chrystus, tak wam mówię, teraz wierzę, że Chrystus umierał za mnie. I w tym momencie zatrzymałem się. Ta wizja oddalania się od Boga, właśnie to wyznanie, że wierzę w Chrystusa, który umierał za mnie, w Syna Bożego, zatrzymało to oddalanie się. I następny głos Boży mówi, uwierz w Jezusa. W Jego świętą krew, która przebaczyła twój grzech. I tutaj pojawia się właśnie to ziarenko wiary, które jest potrzebne. Które zmieniło całe moje życie i które zmienić może twoje życie. Uczucia, jak to uczucia? Jeden bardziej uczuciowy, jeden mniej. Kobiety szczególnie wylewne, uczuciowe. Ale to ziarenko wiary, że Chrystus przelał krew za mój grzech. I moi drodzy, tak to wyznałem, tak wam. To była rozmowa między mną i Bogiem. Tam nie było nikogo. Wyznałem to i w tym momencie, gdy to powiedziałem, zacząłem się przybliżać do tego światła. Zacząłem w takim pędzie biec do tego ciepła i widziałem, że tam stoi mój ojciec z otwartymi ramionami, który czekał na mnie. Halleluja. To było coś, co potrzeba było skruszyć moje kamienne serce. Ta miłość Boża. Halleluja. Moi drodzy, już śpieszę się, bo to już mi jest koniec. 15 minut. Tak to się działo. To był taki uczuciowy moment. Ale na drugi dzień trzeba było iść na browar, moi drodzy. To były piękne chwile. Pół roku jeszcze pracowałem na browarze w tej piwnicy diabła. Pan dał zwycięstwo. Tak. Chrystus dał zwycięstwo. Była tam taka bramka, 1,10 m, nigdy tam nie mogłem trafić na fajrant. Ale gdy Jezus mnie uwolnił, trafiłem do bramki. Przyszedłem trzeźwy do domu. Halleluja. To, co było niemożliwe dla mnie, stało się w tym dniu możliwe. I w tym samym dniu, kiedy się nawracałem, kiedy przyjmowałem Chrystusa, moja modlitwa była, Panie, uwolnij. Uwolnij, bo ja nie dam rady. Ja zdałem sobie sprawę, że mam problem. I tak samo taki pokój. To było coś, co w sercu moim zaczęło. Tak, Jezus usłyszał tę modlitwę. Halleluja. I byłem wolny, moi drodzy. Pracowałem w tej piwnicy diabelskiej jeszcze, ale byłem wolny od tego. To było coś cudownego. Trochę i przeżyłem. Koledzy się może tak i... No nie, trochę, ale mocno się dali mi w kość. Jako, że byłem ich towarzyszem i kompanem, a tu nagle takie rzeczy, także i klękali przede mną, różne takie rzeczy były. Ale chwała Panu, Pan dał wytrwanie. Tylko jeden moment. Zachęcamy was, żeby czytać Słowo Boże. Moi drodzy, szedłem do pracy, ale wstawałem o 2, o 3 nad ranem, czytałem Słowo Boże, rozkoszywałem się tym, że zacząłem rozumieć Ewangelię. I na 7 szedłem do pracy. To był piękny okres.
To była piękna rzecz, gdy mogłem słyszeć to Słowo Boże, Ewangelię, którą Duch Święty mi wykładał. Nie było ciężko wstać, bo wiedziałem, gdzie idę.